Dziś w serwisie informacyjnym Telewizja Obiektyw między innymi 37 potwierdzonych przypadków zakażenia na Podkarpaciu koronawirusem. Prezydent Rzeszowa podpisał tzw. pakt dla przedsiębiorców. Wiele urzędów i instytucji jest niedostępnych dla petentów lub ogranicza godziny przyjęć. Jest 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu. Informację we wtorek przed południem podał resort zdrowia. Łącznie na terenie województwa podkarpackiego potwierdzono 37 przypadków zakażenia. Wśród chorych na COVID-19 są dwie osoby z powiatu krośnieńskiego i jedna z powiatu jasielskiego. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje ponad 6800 osób, a blisko 7400 poddano kwarantannie domowej. We wtorek w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia w podkarpackich szpitalach hospitalizowanych było 70 osób. Nasza wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna wykonała już ponad 1200 testów. Coraz więcej osób w naszym województwie również przebywa w kwarantannie domowej. Chciałabym tutaj Państwu polecić aplikację Kwarantanna domowa, którą przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. To aplikacja, która pomaga osobom przebywającym w kwarantannie, pomaga w takiej samodyscyplinie, ale pomaga również służbom, przede wszystkim policji, która nadzoruje tu właśnie przestrzeganie tej bezwzględnej kwarantanny domowej. Aplikacja jest darmowa, ma pozwolić na szybszą komunikację ze służbami i lepszą opiekę dla osób objętych kwarantanną. Aplikacja aktywuje się za pomocą numeru telefonu. Następnie konto zostaje zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymuje się w wiadomości SMS-em. Każdego dnia do osób objętych kwarantanną, które zainstalowały aplikację, będzie przychodziła prośba o wykonanie zdjęcia. Czas przeznaczony na wykonanie selfie będzie wynosił 20 minut od otrzymania SMS-a. Aplikacja ma odciążyć także policję. Mundurowi codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną domową znajdują się pod wskazanymi adresami, a także czy nie potrzebują dodatkowej pomocy. Zadania policji w tym zakresie dotyczą głównie sprawdzania, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscu zamieszkania, czy nie potrzebują jakiejś pilnej opieki medycznej, pomocy medycznej, czy mają zaopatrzenie w wyżywienie, czy mają potrzebne leki. Policjanci dokonujący tych sprawdzeń są zawsze umundurowani, to jest niezwykle istotne, i nie mają kontaktu z osobami, które objęte są tą kwarantanną domową. W praktyce wygląda to w ten sposób, że policjanci podjeżdżają pod dom osoby objętej kwarantanną, wykonują połączenie telefoniczne, starają się nawiązać kontakt wzrokowy z taką osobą i w ten sposób tutaj odbywa się ta komunikacja. Za złamanie kwarantanny grozi 30 tysięcy złotych grzywny. Aby wspomóc rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody w związku z epidemią koronawirusa, prezydent Rzeszowa podpisał tzw. pakt dla przedsiębiorców. O ulgi mogą ubiegać się dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca bieżącego roku musiały obowiązkowo je zamknąć. Te osoby mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy. Dodatkowo mogą starać się o obniżenie tych czynszów do wysokości 80%. To wszystko będzie obowiązywać w tym stanie zagrożenia epidemicznego. Druga grupa to osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły całość lub część dochodów. Mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50% na okres trwania stanu epidemicznego. Muszą jednak udokumentować obniżenie dochodów, na przykład na podstawie raportów kasowych. Wnioski należy kierować drogą elektroniczną. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Dlatego indywidualnie, że mogą być takie sytuacje, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą w kilku lokalach i to niezwiązanych tutaj z lokalami, które należą do miasta. I oczywiście tą część dochodów też jakąś tam utracił. Więc on będzie miał proporcjonalnie, oczywiście nie będzie miał 80%, powiedzmy, prawda? Tylko mniej. W razie pytań rzeszowski magistrat prosi o kontakt telefoniczny. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce wiele urzędów i instytucji jest niedostępnych dla petentów lub ogranicza godziny przyjęć. Urzędy zachęcają przede wszystkim do zdalnego załatwiania spraw. Na stronie Urzędu Miasta w Krośnie dostępny jest poradnik interesanta, gdzie znaleźć można informacje na temat funkcjonowania poszczególnych wydziałów oraz wzory dokumentów. Podane są także numery telefonów i adresy mailowe. A o tym, jak wygląda teraz przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta w Krośnie, mówi sekretarz Andrzej Lula.
Nie zamknęliśmy całkowicie urzędu dla interesantów, ale ograniczyliśmy w taki sposób, by interesantów załatwiać tylko na poziomie parteru w dwóch budynkach, w budynku przy ulicy Stasica i w budynku przy ulicy Lwowskiej. I tutaj interesanci, jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Stasica, obowiązuje jedno wejście. Przy wejściu wejściem i ruchem steruje strażnik miejski, który dokonuje pomiaru temperatury wszystkich osób wchodzących do budynków. Zachęca równocześnie wszystkich do i zobowiązuje równocześnie do skorzystania ze środka do dezynfekcji rąk. Jeżeli takie osoby nie wykazują jakichś objawów chorobowych, dopiero wtedy mogą przechodzić dalej do biura obsługi. W związku z epidemią koronawirusa zamknięte są m.in. muzea, domy kultury i hale sportowe. W ubiegłym tygodniu burmistrz Jasła podjął decyzję o zamknięciu także placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Kontrolujemy oczywiście stosowanie się społeczności do postawionych warunków. Natomiast tutaj możemy wyciągać konsekwencje wynikające z ustawy o zachowaniu porządku, więc osoby nie stosujące się do tych zasad będą, na nie będą mogły być nałożone kary grzywny. Do odwołania przedłużone zostało ograniczenie działalności instytucji kultury, a zatem zamknięte dla zwiedzających pozostają muzea, galerie sztuki, biblioteki oraz domy kultury. 19 marca Muzeum Rzemiosła w Krośnie miało otwierać wystawę pod tytułem Kolekcja Sztuka Gromadzenia. Ekspozycja szczególna przygotowana z okazji jubileuszu 30-lecia działalności placówki. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli zobaczyć ją zwiedzający. Przygotowaliśmy bardzo piękną wystawę, na której chcieliśmy się pochwalić naszymi zbiorami, trzema kolekcjami, które są kolekcjami ważnymi dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Pierwsza z prezentowanych na jubileuszowej wystawie kolekcji jest zbiorem wyrobów zegarmistrzowskich. Zapoczątkowana została przez założycieli i pomysłodawców Muzeum Rzemiosła. Druga kolekcja to kolekcja tkaniny artystycznej lnianej, która jest od samego początku gromadzona przez muzeum i zaplanowana przez muzeum. I trzecia kolekcja to jest kolekcja, którą nabyliśmy w roku ubiegłym i wydaje mi się, że to jest najciekawsza z tych wszystkich kolekcji. To jest kolekcja biżuterii niejubilerskiej, czyli biżuterii wykonywanej z materiałów miedzi, mosiądzu i materiałów plastycznych, wykonywana przez rzemieślników. Z kolei do końca marca w Muzeum Regionalnym w Jaśle dostępna miała być dla zwiedzających wystawa prac Jarosława Jędrzejowskiego. Artysta specjalizuje się w unikalnej i zarazem trudnej technice graficznej mezotonicie. Ta technika była szczególnie popularna w wieku XVII, XVIII, XIX, kiedy nie było jeszcze innych rozwiniętych technik drukarskich, które mogłyby w dobry sposób przedstawić jakiś obraz, ilustrację, a więc katalogi wielkich mistrzów wydawano właśnie w technice mezotinty. Cała technologia polega na tym, że w specjalnej płycie miedzianej wykonuje się matrycę, która później służy do odbijania kolejnych, powiedzmy, egzemplarzy. Można ich odbić nawet kilkadziesiąt, kilkaset, no mówi się, że tak do 200 wychodzą w dobrej jakości. Samo przygotowanie płyty, jej, powiedzmy, najpierw takie naniesienie takiego deseniu, później wygładzanie, wybieranie, no wiąże się z uzyskiwaniem odcieni, które gwarantują, powiedzmy, czytelność dzieła, a więc im bardziej się tę płytę wygładzi po tym nacięciu, to mamy coraz jaśniejsze motywy od czystej bieli do czystej czerni. Głównym motywem grafik Jarosława Jędrzejowskiego jest architektura, zwłaszcza styl renesansowy oraz drewniana łemkowska architektura cerkiewna. Jest perfekcjonistą, po prostu jego prace urzekają. No tak się składa, że większość prac, które tworzy, dotyczą właśnie architektury. No to jest jego taki, powiedzmy, motyw przewodni. Pan pochodzi z Dolnego Śląska, tam się urodził, tam zaczął swoją twórczość, wiele obiektów tu, powiedzmy, pokazywanych dotyczy właśnie tego regionu, ale od kilku lat mieszka tutaj w naszym regionie i między innymi stworzył piękny cykl budowli sakralnych z naszego regionu. No szczególnie no, tak dla nas są urokliwe te drewniane kościółki charakterystyczne dla Podkarpacia. Jarosław Jędrzejowski jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Swoje prace wystawia w kraju i za granicą.